Cześć, mano moi mili, u Patensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy dzisiaj w SnowRunnera, gramy i Białą Dolinę, kolejne zadania robimy, brak paliwa sobie ogarnimy, dostarczyć na parking Chevroleta musimy. Chevrolet zatopiony, został na chodzie, jak tu producent, właściciel samochodu podaje, zostawił go na chodzie i stracił całe paliwo. Także jak widać w prawym górnym rogu już jest ponaznaczane 80 paliwa i około 150 części serwisowych mu brakuje. Ja Chevroletem sobie podróżuję, bo na Chevrolecie 80 paliwa i 200 części mam. Więc spokojnie zadanie sobie powinienem i wykonam. A raczej spróbuję. Spróbuję sobie to zadanie tym Chevroletem wykonać. Więc nie ma co się tutaj szczypolić. 80 paliwa, no myślę, że starczy. Tym bardziej, że jak dojedziemy, to jeszcze mu od siebie zatankujemy. Także grunt do zadania zaliczanie. Wtedy może być od niego z powrotem paliwa. Chyba tankowanie, ale to dzisiaj w odcinku sprawdzimy. Myślę, że niedługie dzisiaj będzie nagranie. Niedługie moje tutaj zanudzanie, przynudzanie, przymulanie, czy jakby to było inne wyzwanie. Aczkolwiek widzę, że dosyć sporo drogi tutaj mamy. A tym lodem my a bo tu jest lód. A tam woda. A może tym lodem sobie drogę skrócimy? Czy tym lodem jechać możemy? Pewnie, czemu nie? Aż normalnie mi się chce, tylko tutaj lód już się kończy i tutaj już wjazd z powrotem na drogę mamy, ale spokojnie tą drogę błotną poskracamy. W sumie włączę sobie tutaj blokadę dyfrów na szybkiej skrzyni, może trochę się linką podciągnijmy, co by nie było, jakby się nie działo. No, zadanie do trudnych nie należało, także trasy długiej do pokonania nie mamy. Ale coś wolno w tym błocie jeżdżamy. Ciąg, maszyna, miód, malina. Tylko, żeby się tak nie... Znaczy, później z gościem będziemy szybciej podróżować, bo no jakby nie było, dwa konie pociągowe, ja ciągnę, on pcha. I jest tu dobra współpraca, no bo przecież współpracować tu musimy. Jak na krótką linkę go weźmiemy, no to tak jak mówię, ja ciągnę, on pcha i jakoś to nam tutaj gra. Zresztą widzę, no nie, no w sumie drzewa, że leżakują, to mnie wcale nie propsują, bo te drzewa będą jeszcze pewnie nam, o właśnie, przeszkadzały. Jak nam będą tak leżakowały, bo jak my auto na holu mieć będziemy, to się linką nie zapniemy. Także dobrze by było te drzewa wgnieść póki co w drogę, żeby nam tu nie przeszkadzały. No co za chłop, gdzie on tutaj tym przyjechał klamotem? Co on tutaj wybrał se za robotę? Zaraz sobie najwyżej na mapę spojrzymy i zobaczymy, co on tam odjumał ciekawego. Co on tam zrobił takiego? Ciąg, malina. Kurde, normalnie masz AWD, masz blokady dyfrów, masz różne cuda i normalnie czy ci się uda? Dobra, do auta właśnie dojeżdżamy. Ile my tu? 5 minut dopiero gramy. Żebym się zaraz nie wydupcył. Dobra, wsteczny. Wow. Dobra, i cofanie. Teraz piękne na ekranie. Ale moment, ej. Ale ty skręcaj, bo ty nie wyrobisz. Co ty tutaj, chłopie, tworzysz? No, i dobra. Już to mamy. Stój. To zadanie zobaczymy, co my tutaj mamy. To długa historia, ale zostawiłem silnik na chodzie na noc. Teraz utknąłem na przystani bez paliwa i nie uruchomię wozu. Możesz mi pomóc? Oczywiście, że możemy. Bardzo chętnie pomożemy. Funkcję sobie odpalamy. Już tu naprawić auto mamy. Także z bagażnika dachowego Chevroleta, nie mojego, tutaj wszystko naprawimy.
jeszcze z dołu dorzucimy. No i piękna jest ta sprawa, auto w full jest naprawione. Niech i będzie tankowane, także zatankujemy z Chevroleta Cekanie, z bagażnika dachowego Chevroleta do full mojego. Ok, auto jest zatankowane, niech też będzie zapinane. Z punktu sobie tu rzucimy. Cyk, za zderzak go chwycimy. Oj. Zaraz tu wyjedziemy, włącz mu silnika, nie byle jakiego, i jedziemy, panie kolego. Wow, 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 sam się zaraz tu rozdupię. No normalnie, ale trupie. Ciąg, malina. Piękna z ciebie jest dziewczyna, dawaj, weź mnie, nie, tutaj pchej. Aż normalnie w to mi grej. Idzie to czy nie? Idzie aż normalnie się chce. Nie. Niskie minus, niskie, niskie plus. Dobra, AWD, dyfry łączone. Wszystko idzie w dobrą stronę. Łyk kawy dla lepszej zabawy i lecimy. Koło garażu na parkingu go zostawimy. Tam wytyczne mamy, jak widać. Niedaleko go ciągamy. Ja może skoro tak pięknie tutaj stoję, to wcale się tego nie boję. Chudy sobie schowam i miniaturkę już postrzelam. O, i jest gitara, jak ta lala. Potem mnie to nie zadowala, kiedy jest odcinka nagrywanie i o miniaturce zapominanie, bo potem trzeba kombinować gdzieś tam z filmu, szukać screena, a tam czasem jego nie ma. Albo chudów tyle nawalone, że to idzie w niedobrą stronę, że aż nie ma z czego miniaturki zmajstrować. Nieraz trzeba do gry ponownie wbijać, ponownie coś tam ustawiać, szykować, kombinować. Także wielokrotnie zresztą u mnie na miniaturkach macie, gdzie auta już na koniec zadania są ustawiane bez ładunków, są zdjęcia pstrykane, no bo nie zawsze po prostu się da, a nie zawsze też się pamięta. Także ja tam staram się podczas nagrania robić jakieś takie, o, na przykład oddalania, gdzie chudy po bokach mamy i stąd środek jakoś powycinamy i wtedy miniaturka całkiem, myślę, nie najgorsza powstaje. Ale to zostawię twojej ocenie, pisz w komentarzach, jak oceniasz w ogóle moje miniaturki. Oto nigdy swoich widzów nie pytałem, czy dobrze te miniaturki wytwarzałem. Daj mi, kurna, automata, niech mi auto szybciej lata, a jak na wysoki wrzucimy, czy szybciej polecimy? No tak, kurde, powiem szczerze, że normalnie w to nie wierzę. Po tym błocie na wysokich, to są ostre tu chłopoki. Kurde. Ogień z rury, przód do góry. Ty, ale się kopię? Jak nie powiem co? Jedź sam. Teraz go tu zapinam. Niech na troszkę dłuższej lince tu zostaje. Niech tu się aż tak na mój zderzak nie pcha. Dobra. Ogień z rury. Wow, 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 wow. Trzeba wyłączyć dyfry. O, patrz ta. Bokiem on tam lata. O. Bokiem, kurde. Ogień, ogień. Miód, malina. Piękna z ciebie jest dziewczyna. Dawaj, biegi niskie. Za szybko dyfry włączyłem. Jeszcze biegu nie zmieniłem. Ale już do celu dojeżdżamy, ostatnią górkę do pokonania mamy. Także jak już wspomniałem, niedługie dzisiaj zadanie. Aczkolwiek może by było następnego wykonanie. W sumie możecie mi potem dać znać, czy kolejne zadania wykonywać. Czy jedno, czy po dwa, chociaż w sumie
to mi gra. Dosyć szybko nam to tu zleciało. To wiecie co? Jeszcze jedno zadanie by się wykonało. Dla wszystkich tych, którzy mnie oglądają, to oczywiście już zaobserwowali, że ja tutaj mówię koniec zadania, za chwilę koniec nagrania, a tu jednak są jeszcze jakiś czas do oglądania, no bo tam potem wy na czasie widzicie, że dopiero gdzieś tam kawałek filmu obejrzeliście. Także tak, tak też to zrobimy, auto sobie zostawimy i od razu po kolejne zadanie skoczymy. Pyk, auto dostarczone, wszystko idzie w dobrą stronę. Funkcję sobie odpalamy, silnik sobie wyłączamy i w ten sposób zakończamy to zadanie. Moi mili panowie i panie, teraz do garażu lecimy. Oczywiście aut na mapie jest masa porozstawianych. Po każdych zadaniach auta są zostawiane i następnych używane. Ale do następnego zadania chciałem użyć czegoś nowego. Koleżanko i kolego, więc sklep z pojazdami, ANK sobie kupimy. A czemu by nie? Zastosujemy i teraz oczywiście dostosujemy. Auto sobie dostosujemy, silnik. Silnika zrobić nic nie możemy. W skrzyni wysoki zakres zapniemy. Zbalansowaną sprzedamy. Zawieszenie podwyższone. Wszystko idzie w dobrą stronę. Opony oczywiście tu na Alasce z łańcuchami. Tylne łańcuchy, wszystkie łańcuchy. Wszystkie łańcuchy, a co mi tam? Stać mnie, nie? Chyba mnie stać. O, 27 tylko się zostało. Wyciągarkę jeszcze będzie się kupowało, zaawansowana, czyli długa, mocna lina kupowana. Koło zapasowe pominiemy, snookera oczywiście tak, fabrycznego mamy. Tu mamy z płaskim i z wysokim, żebyśmy się nie utopili. Tego byśmy sobie sprzedali, rama dodatki, siodło niskie byśmy dali. Jest darmowe i potrzebne. Więc garaż sobie opuszczamy i teraz na mapę jeszcze spoglądamy. Kolejne zadanie, materiały budowlane. To raczej nie, bo tam dojechać jeszcze muszę, ale ciężarówki i dochodzenia. Takie zadania są do robienia. Dostarcz na parking. Można powiedzieć tu, gdzie byliśmy, naczepa, cysterna. Niedaleko jest do pojeżdżania, wymagane siodło niskie. Siodło niskie założyłem, śledzić zadanie bardzo zapragnąłem. Tutaj ciężarówki dochodzenia w prawo, aha, i tutaj drogą. Dobra, lecimy. ANK, wypróbujemy. Zobaczymy, co to jest za maszyna, ale ja już informacje tutaj od wiernych graczy dostałem, że bardzo fajnie ta maszyna się sprawuje, bardzo fajnie podróżuje. Wow, ale ona prędkości rozwija. Ale to będzie szybkie pojeżdżanie, no też mili moi panie. Myślę, że ANK pod naczepy już u mnie zostanie. Chciałbym też może zastosować takie tutaj z jednej strony wyzwanie, żeby było auta dostosowanie i tylko i jakby to powiedzieć zabudowy nie zmienianie, czyli tylko że znowu z drugiej strony jak będę miał na przykład kłody do wożenia i będę miał z dwa auta dostosowane, no to przez parę odcinków będzie tylko tymi autami pojeżdżane, dlatego nie wiem czy to auta dostosowywać, czy raczej zostawić jedną zabudowę i wtedy iść w taką stronę. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli jeszcze mnie oglądacie, jeżeli jeszcze tutaj gdzieś tam słuchać mnie radę dacie. Bardzo chętnie się tutaj z wami skonsultuję, co i jak tu wypropsuję. Aczkolwiek no mówię, z jednej strony bardziej realistyczne jest założenie jednej zabudowy i ciężarówki takiej zostawienie, z drugiej strony Znowu będzie zadań kombinowanie, tak? Bo w większości jest ładunków przewożenie. No i teraz jak to zrobić, żeby wilk był syty i owca cała? No to będzie ciężka chwała. Bo on się kopie, bo ja mu jeszcze nic nie pozapominał. A, zawsze włączone. No to wszystko idzie w dobrą stronę. Dobra, daj mu tutaj niski bieg.
Niech on sobie tu pojeżdża. O kurde. O kurde. Czy ja dobrze się wybrałem? Czy ja tutaj radę dałem? Tu chyba trochę głęboka jest ta woda, aczkolwiek może i nie szkoda. Może nie jest aż tak źle. Może jakoś damy radę. Dobra, cyk. Tu gdzieś zawinąć sobie musimy. Więc jakoś tak to sobie zrobimy. Moment. Dobra. Oj. Oj. O, teraz się, kurde, zaraz zaklinuje. O, bo o ten pieniek tutaj. Nie no, z tą naczepą to raczej do przodu jechać musimy. Tylko czy my się tam nie utopimy? Dobra, zobaczymy. Zobaczymy i sprawdzimy. No, dwa takie, można powiedzieć, krótkie, proste są zadania. Łatwe są do pojeżdżania. Dobra, naczepę, przyczepę, naczepę sobie zapinamy i do przodu oczywiście gnamy. A pokaż mi jeszcze zadanie. Wygląda na to, że ktoś znowu próbował podpiąć się do naszego rurociągu. Ochrona jest na miejscu, ale wątpię, czy coś znajdą. Zostawili gdzieś moją nieoznakowaną przyczepę, raczej naczepę. Czy mógłbyś ją do nas odholować? Za 1200. No oczywiście, żebym mógł odholować. Właśnie do was ją holuję. Tylko... jak wy tak mogliście? Jak wy tak mogliście ją zostawić? Tak się ostro tutaj bawić. Dobra, niski bieg zapinamy. O, jak widzę, na spokojnie. Na spokojnie pojeżdżamy. Aczkolwiek, czy tak na spokojnie, to jeszcze bym może nie rzucał słów na wiatr. Bo jeszcze może być ciężki tutaj chwat. Kurde, zestawy się potopiły, zaraz będą się wywróciły. Czy ty gdzieś masz tu linki zaczepianie, mój ty miły panie? Ciąg malina. Tu paliwa ostro, nie ma. Nie no, naczepa pełna paliwa, to aż normalnie się... chcę tankować, nie ma sobie co żałować. Dobra, cyk. Moment, trochę się koła wyprostują. No i zestaw w podwozie się umyło. Pięknie, ładnie się tu wybiło. Pięknie się tu wyjechało. Dobra, jakoś się radę tutaj dało. Daj tu jeszcze rzuć mi lina. Piękna, ostra ta dziewczyna. Ty, co jest? Drzewo tam wytargałeś, czy jak? Czy co ty rady nie dałeś? No, no. Ostro, ostro. Ach, nie, no AWD zawsze włączone. Oj, jednak na krótkim biegu jechać musimy i jeszcze linkom se pomożemy. Chyba pełna jest paliwa. Że normalnie mówię chyba. Ciężko, ciężko w tym błocie ma. Ale widzę, ANK tu radę da. A daje, daje, nie przestaje. Także kolejna jakaś fajna maszyna do ogrania. Kolejna maszyna do pojeżdżania. A że droga tu nie była. Droga to jest bardzo błotnista. Ale maszyna nie była zbyt droga finansowo. Więc propsuję ją zawodowo. Dobrze, dobrze, radę daję. Całkiem szybkie ma też pojeżdżanie i wysokich biegów zarzucanie. No, elegancko. Także możecie też napisać w komentarzach, czy tą maszyną pojeżdżacie, jak ją tutaj oceniacie, co o niej sądzicie. Piszcie śmiało, piszcie, walcie jak na ciało. Bardzo chętnie komentarze przyjmuję, a YouTube na pewno je bardzo propsuje. Ostatnio bardzo słabe są fikimiki moje wyniki. Nie wiem czemu tak się stało. Od niektórych widzów też informacje dostałem, że kiedy live'a odpalałem, gdzieś tam nie wpadają powiadomienia. Nie wiem, YouTube zasięgi znowu poobcinał strasznie, więc pomóżcie mi je poratować. Nie ma sobie co żałować.
Im dłużej materiały oglądacie, komentujecie, łapkujecie, no to też tym bardziej YouTube mnie tutaj propsuje i gdzieś tam innych widzów informuje o tym, że ktoś taki gra i ktoś taki tutaj na YouTubie działa. Dobra, Sajk, weź już wyłącz te biegi niskie, bo już masz dobre tutaj drogi. No i jedzie na pierogi. No jest gitara, jest ANK. Czy będzie tutaj miniatura? A może jeszcze na szybkości miniaturę strzelimy, kiedy chudy se schowamy. Cyk i już to mamy. Dobra. Będę potem wybierać, którą zdjątko na miniaturkę dać. O, może oba zdjęcia połączę. I tak może też zrobię. Dobra, ANK już na parking tu wjeżdża. I w tym momencie zaraz kończymy. 1200 zarobimy. Ja w tym momencie już tak naprawdę dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Pobawimy się wspaniale. Więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.